Przebieg sesji rozpoczętej około południa był wyreżyserowany. Na początku odczytano odpowiednio spreparowane depesze dyplomatyczne ukazujące zmieniającą się na niekorzyść Rzeczypospolitej koniunkturę relacji międzynarodowych. Sejmującym podsuwano niejako wniosek, że w tej sytuacji bezpieczeństwo państwu zapewnić może tylko jego wzmocnienie przez uchwalenie nowej formy rządu. Na polecenie króla odczytano jej projekt. Wzbudził on wiele głosów sprzeciwu. Oponenci podnosili m.in. fakt, że projekt konstytucji mówi o dziedziczności tronu, co jest niezgodne z zaprzysiężonymi przez Stanisława Augusta paktami konwentami. Wskazywali także na niezgodny z regulaminem tryb obrad nad projektem konstytucji. Król przemawiał trzykrotnie, wskazując pilną konieczność naprawienia dawnego ustroju. W końcu, gdy podniósł rękę na znak chęci zabrania głosu po raz czwarty, odebrano ten gest przypadkiem jako wezwanie do przyjęcia projektu przez aklamację. Co rzeczywiście w następstwie tego nieporozumienia nastąpiło? Odezwały się wtedy okrzyki: Wiwat król! Wiwat konstytucja! Stanisław August złożył od razu przysięgę na ustawę rządową na ręce biskupa krakowskiego Feliksa Turskiego. Witamy Państwa bardzo serdecznie na obchodach Święta Konstytucji 3 maja organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu imienia Jana Justyny w Moszczenicy. W tym roku, kiedy nie możemy spotkać się osobiście, tak jak to miało miejsce w latach ubiegłych na sali widowiskowej wspomnianego ośrodka kultury, łączymy się z Państwem za pośrednictwem transmisji internetowej. Chcemy w ten sposób pokazać, że nie ma takich sytuacji, nie ma takich okoliczności, w których nie moglibyśmy okazać swojego patriotyzmu. Nie ma, proszę Państwa, takich dni, kiedy nie moglibyśmy, chociaż w takiej formie, pokazać sobie wzajemnie, ale także wszystkim tym, którzy są dookoła nas, jak ważna jest dla nas ojczyzna, jak ważna jest do niej miłość, jak ważne jest to, żeby kultywować święta państwowe, które co roku tak pięknie staramy się obchodzić na terenie naszej lokalnej społeczności w Moszczenicy. Zapraszamy bardzo serdecznie do udziału w tym koncercie. Mamy nadzieję, że mimo iż Państwo jesteście po drugiej stronie ekranu, przeżyjecie go równie owocnie, tak jak to zawsze miało miejsce. Proszę teraz o zabranie głosu włodarza gminy Moszczenica, pana Marcelego Piekarka. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie przykro, że uroczystość upamiętniająca jeden z najważniejszych momentów w dziejach narodu polskiego musimy obchodzić w tak nietypowych okolicznościach, bowiem wszyscy jesteśmy zajęci walką z tym jakże niebezpiecznym koronawirusem. Szanowni Państwo, dzień 3 maja 1791 roku, czyli dzień uchwalenia Konstytucji 3 maja, zapisał się na trwale w naszej pamięci narodowej, w sercach wszystkich Polaków. Wywołuje wzruszenie, ale jednocześnie dumę. Wzmaga poczucie łączności i tej tradycji narodowej oraz pobudza do odpowiedzialności za jej kontynuowanie. Bowiem Konstytucja 3 maja, jakże piękna, jakże wspaniała w swoich treściach, miała uratować naszą ojczyznę. Jej wskazania do dziś nie straciły na wartości, a szczególnie ten jeden, że wszelka władza społeczności ludzkiej zawsze bierze początek z woli narodu. I właśnie naród polski zawsze czcił tę datę i w takich najtrudniejszych chwilach upadku, rozpaczy, przemocy była jego przypomnieniem o jego takiej olbrzymiej wielkości, ale jednocześnie była natchnieniem do walki o lepsze jutro, o lepszą przyszłość, bowiem walka o jej utrzymanie, w jej obronie, zarówno z Targowiczanami, jak i wojskami rosyjskimi, wypadła słabo, ale jakże wzmocniła tą zwartość duchową
i tożsamość narodową. Powiem więcej. Konstytucja 3 maja miała wiele wspaniałych zapisów. Między innymi o władzy, że władza dzieli się na władzę ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą i jest pełna odpowiedzialność rządu przed parlamentem. Ale również dotyczyła piękny zapis o polskim narodzie, że naród polski to nie tylko szlachta, ale również i chłopi, i mieszczanie, którzy w pełni, wszyscy zjednoczeni mają tego kraju bronić i dbać o jego dobro, o jego przyszłość. Powiem, jest on dobrem wspólnym, dobrem powszechnym. Należy stwierdzić, że naszą konstytucję bardzo pięknie odebrały kraje europejskie, czego dowodem było jej tłumaczenie w wielu językach. I tak, w języku niemieckim, włoskim, francuskim. Na naszej konstytucji wzorowała się również konstytucja norweska. Ale takim najpiękniejszym momentem opinii o polskiej konstytucji była wypowiedź samego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Thomasa Jeffersona, który tak powiedział, że w ostatnim czasie świat zyskał 3 wspaniałe konstytucje. Konstytucję amerykańską, konstytucję polską i konstytucję francuską, które zasługują na pamięć, szacunek i uznanie. Szanowni Państwo, podsumowując te nasze rozważania, należy stwierdzić, że nasi przodkowie, uchwalając Konstytucję 3 maja w 1791 roku, wytyczyli nam wszystkim Polakom drogę, jaką powinniśmy podążać dla dobra naszego narodu, dla dobra naszej umiłowanej ojczyzny. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszamy teraz Państwa do udziału w części artystycznej naszych obchodów. Tradycyjnie na scenie wystąpią przedstawiciele uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Moszczenica, dobrze Państwu znani Weronika Nowak oraz Kinga Bombol, które wykonają kilka utworów o tematyce patriotycznej. Tradycyjnie aranżacje zostały przygotowane przez Roberta Bykowskiego. Na sam początek zapraszamy do wysłuchania utworu Katechizm polskiego dziecka Władysława Bełzy. Jest to dobrze znany Państwu wiersz, w który zaczyna się pytaniem, kto ty jesteś? Myślę, że Państwo znając ten tekst będziecie mogli spokojnie już po kilku wersach dołączyć się do wykonywania tego utworu, włączając się poprzez śpiew po drugiej stronie ekranu. Serdecznie zapraszamy. Wierzę, Polskę wierzę, coś ty dla niej wdzięczne dzieje.
doskonale Państwo wiecie, w początek maja w naszym kraju to jest zawsze czas, który kojarzy się przede wszystkim z rozpoczęciem sezonu grillowego, ponieważ jest to zazwyczaj długi weekend, tak zwana majówka. Nie dzieje się tak przypadkowo, ponieważ jak doskonale Państwo pamiętacie, 1 maja to jest święto pracy, które w naszym kraju jest obchodzone też jako dzień wolny od pracy właśnie. 2 maja to jest Narodowe Święto Flagi, a 3 maja to jest święto uchwalenia Konstytucji 3 maja. W nawiązaniu do święta wspomnianego, obchodzonego 2 maja, czyli Święta Flagi, teraz dziewczyny zaśpiewają utwór pod tytułem Flaga. Serdecznie zapraszamy. Powiewa na cztery świata strony nasz polski sztandar biało-czerwony. Biel razi w oczy, czerwień się żarzy na najpiękniejszym ze wszystkich sztandarze. Czy ci w duszy gra? Czujesz to co ja? Serce przyspiesza tak, gdy tańczą z wiatrem kolory dwa. Historia tego nas nauczyła, zrywała więzy, wstawała z kolan, niezwyciężona, biało-czerwona. Czy ci w duszy gra? Czujesz to co ja? Serce przyspiesza tak, gdy tańczą z wiatrem. Przyspiesza tak, gdy tańczą z wiatrem kolory dwa. W przywołanym przeze mnie na samym początku dzisiejszego spotkania w fragmencie artykułu profesora Ugniewskiego słyszeliśmy, proszę Państwa, jakie emocje towarzyszyły uchwaleniu Konstytucji 3 maja. Oczywiście mimo grona oponentów, którzy zgłaszali sprzeciw wobec przegłosowaniu i zatwierdzeniu ustawy rządowej, byli też ci, którzy pracowali nad jej projektem oraz bardzo chcieli, ażeby doszło do zatwierdzenia Konstytucji. Głęboko wierzyli, że przyjęcie tego dokumentu pozwoli dźwignąć się w Polsce z jej trudnej sytuacji, zarówno międzynarodowej, jak i wewnątrzkrajowej.
Myślę, że najlepszą odpowiedzią na emocje, które towarzyszyły tym, którzy głosowali za przyjęciem Konstytucji 3 maja, będzie wykonany utwór przez Kingę i Weronikę zatytułowany Witaj Majowa Jutrzenko. Mam nadzieję, że dzięki tej aranżacji będą Państwo mogli wczuć się w te emocje, które towarzyszyły zebranym na Zamku Królewskim 3 maja 1791 roku. Witaj Majowa Jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie, uczcimy Ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie. Witaj Maj, 3 Maj, dla Polaków błogi raj. Witaj Maj, 3 Maj, dla Polaków błogi raj. Ten 3 maj zabłysnął i cała Polska powstała. Witaj maj, 3 maj, wiwat wielki komu daj. Witaj maj, 3 maj, wiwat wielki komu daj. W piersiach rozpacz uwięziona, w listopadzie wstrząsła serce. Wstaje Polska z grobów płona, wierzcha ją dumni morderce. Błysnął znów 3 maj i jest wolny błogi raj. Błysnął znów 3 maj i jest wolny błogi raj. Trzeci maja to nie tylko święto państwowe upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 maja, to także bardzo dobrze znane w Polsce święto Matki Bożej Królowej Polski. Przez wiele lat Polacy upatrywali w Matce Bożej swoją opiekunkę, piastunkę, tą, która pomagała w trudnych momentach historii tego narodu. Pozwólcie Państwo, że teraz zagramy utwór dedykowany Matce Bożej, upamiętniając tą nadzieję Polaków, że Maryja zawsze towarzyszyła Polakom w trudnych momentach historii tego narodu.
weź w porękę, Maryjo. Pozwólcie Państwo, że na koniec tego spotkania powrócę jeszcze raz do wspomnianego na początku artykułu profesora Ugniewskiego. Ustawa rządowa była przedmiotem podziwu światłych środowisk europejskich jako druga ustawa tego rodzaju na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej uchwalonej w roku 1787. Mimo jej unicestwienia pozostawiła ważne przesłanie dla Polaków na przyszłość. Jak osiągać bez przemocy porozumienie w podstawowych dla dobra publicznego sprawach? Niech, proszę Państwa, to podsumowanie będzie również życzeniem z okazji dzisiejszego święta państwowego Konstytucji 3 maja. Życzymy Państwu, wszystkim tym, którzy sprawują w naszym kraju władzę, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób każdego dnia poświęcają swój czas dla dobra drugiego człowieka, dla dobra każdego obywatela naszej ojczyzny, a żebyśmy w sprawach kluczowych, mimo częstej różnicy zdań, mimo tego, że na co dzień reprezentujemy bardzo różne środowiska, pochodzimy z bardzo różnych miejsc i przychodzimy z bardzo różnymi doświadczeniami, potrafili usiąść i porozmawiać. Życzymy Państwu w ten dzień 3 maja, ażeby każdy potrafił realizować w swoim życiu słowa świętego Pawła. Najdoskonalszym wypełnieniem prawa jest miłość. Do zobaczenia, miejmy nadzieję, już na żywo na kolejnych wydarzeniach i obchodach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy. Do zobaczenia.